Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praca 3.0, w którym rozmawiamy o zawodach przyszłości, o branżach, które dzisiaj są istotne, a za chwilę będą jeszcze bardziej ważne dla naszego rozwoju, świata, naszego środowiska. Moją dzisiejszą gościnią jest Agnieszka Oleksyn-Wajda, radca prawny i dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry Państwu, Czesianiu. Specjalistka także od zrównoważonej mody. I właśnie o tej zrównoważonej modzie i tej branży e, chciałabym dzisiaj e, z Tobą e, porozmawiać. Agnieszko, takie pierwsze pytanie. Powiedz, e, czym jest ta zrównoważona moda? Czyli jakie obszary w modzie, te sustainability e, już w tej chwili dotyczy i będzie dotyczyć za chwilę? E, ja powiem e, tak trochę przykornie, że im e, dłużej zajmuję się tym tematem, tym mniej lubię w ogóle określenie zrównoważona moda, bo ono jest e, dla mnie takiego swojego rodzaju brzmi jak oksymoron. Nic się pod tym tak naprawdę nie kryje, co o czym de facto mówimy od, od kilku lat. A od kilku lat mówimy o odpowiedzialności i środowiskowej, i odpowiedzialności społecznej sektora tekstylno-odzieżowego. I ja wiem, że to brzmi dużo bardziej technicznie i mniej sexy niż to, co ty ujęłaś w tym potocznym określeniu. Natomiast myślę, że to jest właśnie to odzwierciedlenie, o czym, o czym mówisz. Jeżeli chodzi o takie elementy zrównoważonej mody, to ja bym skupiła się na łańcuchu dostaw, na łańcuchu wartości. Czyli to jest z jednej strony wpływ na środowisko, wpływ na klimat, ale z drugiej strony też etyka w zatrudnianiu, zwracanie uwagi na te kwestie społeczne, prawa człowieka, prawa pracownika. Bardzo świadome dobieranie podwykonawców, którzy są bliscy też temu, w jaki sposób chcielibyśmy etycznie, odpowiedzialnie prowadzić nasz biznes. Ale to jest też sam biznes, samo, sama sprzedaż, sposób komunikacji, wreszcie dialog z konsumentem. No i w tym łańcuchu wartości ja również widzę konsumenta i też nasz konsumencki duży wpływ na środowisko. I taki ostatni etap, kiedy odpad tekstylny... Jest już odpadem tekstylnym, to znaczy ciuch przestaje być produktem, a jest odpadem i ląduje albo na składowisku odpadów, albo jest spalany. Albo jaka jest nowa koncepcja, właśnie tego zrównoważenia, tej cyrkularności, odpowiedzialności, przejścia w obieg zamknięty, czyli. Nie będziemy już tak bardzo korzystać z zasobów naturalnych, a chcemy korzystać z tego, co już mamy w dość pewnie innowacyjny sposób. Czyli, tak jak powiedziałaś, trochę to jest oksymoron, i nie powinno się już mówić zrównoważona moda, tylko po prostu moda. W nawiasie, która powinna być zrównoważona. A powiedz, jaki jest, jak jest timeline? No bo trochę to się jeszcze dzieje, ale nie do końca. Czy są jakieś takie regulacje, że na przykład, nie wiem, mam Ci 20 lat, wiem, że za, 20, za 5 lat, no to jakby ja już chcąc zajmować się tą modą, muszę mieć tą świadomość środowiskową. To ja się znowu cofnę na chwilę do historii po to żeby pokazać ostatnią dekadę. Bo w ostatniej dekadzie tak naprawdę bardzo wiele się zadziało. Na poziomie samoregulacji, na poziomie różnych inicjatyw takich dobrowolnych w przemyśle modowym i głównie w obszarze środowiskowym, no bo to jest ten obszar, o którym najczęściej mówimy, który jest najbardziej mierzalny i który możemy w taki naoczny sposób zredukować. Nasz wpływ na środowisko możemy zredukować, możemy to policzyć, możemy to pokazać w różnych analizach, w różnych dokumentach. Ale jak sprawdzaliśmy, czy różne NGOsy zaczęły sprawdzać te inicjatywy, to znowu nie było takiego efektu, na który czekaliśmy, tego spektakularne, tej spektakularnej zmiany. Było wiele bardzo dobrych deklaracji, bardzo dobrych różnych pomysłów. Natomiast ten efekt może jeszcze... Tak, sobie myślę, że pewnie powinno się to traktować długoterminowo, czyli bardziej w kategoriach takiego maratonu. Więc pewnie rozliczać to należałoby trochę później, no ale te krótkoterminowe cele, takie milestonesy, pewnie też należy rozliczać i one dają do myślenia. Czy samoregulacje i czy te inicjatywy dobrowolne były wystarczające? No nie były wystarczające. No więc e, regulator unijny wszedł nam e, tutaj z taką bardzo szeroką e, strategią, która e, ma sektor tekstylny, e, a właściwie on nawet mówi o... E, produktach włókienniczych, zmienić na takie, które będą cyrkularne, które będą długotrwałe, które będą nadawały się do naprawy, które nie będą zawierały substancji chemicznych, tych szkodliwych substancji chemicznych, nie będzie się z nich wytrącać mikroplastik, nie będzie nad, nadprodukcji, nie będziemy spalać odpadów tekstylnych, produkcyjnych czy tych później niesprzedanych. Tak, że taka bardzo, bardzo szeroka koncepcja środowiskowa została przedstawiona przez Komisję Europejską i teraz trwają prace. Ta, ta, ta strategia, ona się krystalizuje. Te prace nad rozporządzeniami, dyrektywami, aktami delegowanymi w tej chwili trwają i dla mnie jako prawniczki jest to też taki niezwykle interesujący etap i sposób powstawania prawa, dlatego że sam biznes jest bardzo mocno w to zaangażowany. Konsumenci są bardzo mocno zaangażowani. Konsumenci, którzy są skupieni w różnych też organizacjach, które w ostatnim dziesięcioleciu powstały właśnie po to, żeby promować te takie odpowiedzialne i społecznie i środowiskowo zachowania. No to no dobra, ale jak bym miała powiedzieć, kiedy tak naprawdę ta moda będzie już zrównoważona. No i mamy taki Albo deadline. No, no i właśnie, mamy deadline. właśnie taki, taki deadline 2030. <laughs> to jest ten moment, kiedy ustawodawca mówi, wtedy nie będzie już mody fast fashion, wtedy nie będzie tego zjawiska fast fashion, który to właśnie generuje wszystkie problemy środowiskowe. Pewnie społeczne y, również, natomiast y, oczywiście regulacje powstają wcześniej. Do 2026 mamy mieć cały pakiet regulacyjny po to, żeby do 2030 przejść wielką transformację. To Jest bardzo szybko, bo to nie jest plan 15-letni czy 20-letni, tylko tak naprawdę mamy co 8 lat, żeby kompletnie zmienić myślenie o tej branży i też się dostosować. No teraz... To jest bardzo szybko, jeszcze z tego powodu, że sektor modowy czy sektor tekstylny nie jest w tej chwili sektorem regulowanym. W związku z tym, my jesteśmy też w tym sektorze takimi. Wolnymi, kreatywnymi ptakami, i nagle się okazuje, że my będziemy wcieleni w jakieś bardzo, bardzo restrykcyjne ramy. Więc myślę, że to jest podwójnie trudne właśnie z tego względu, że z, takiego, z takiej mgły wchodzisz rzeczywiście w ramy, które są i dosyć ścisłe, no i też bardzo ambitnie wdrażane. No dobrze, no to jeżeli ja już pracuję w tym biznesie, niezależnie w jakim obszarze i w jakim sektorze, to co mogę zrobić i co powinienem zrobić, żeby rzeczywiście przygotować się na tą zmianę i na te regulacje i w jakiś sposób dorównoważyć tą moją wiedzę czy eksperckość w danej dziedzinie. E Powstają też takie grupy robocze, takie huby, gdzie masz wymianę myśli, wymianę doświadczeń. Więc wydaje mi się, że te wszystkie podmioty, co jeszcze jest istotne, że sektor modowy jest zdominowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Więc te duże firmy, które mogą wyznaczyć swoich specjalistów właśnie od tego, by śledzić prawo, by śledzić trendy gospodarcze, trendy. Regulacyjne, zrozumieć i okiełznać całą tą nową legislację, tych spółek jest mało. Natomiast one mają większe doświadczenie, więc też czerpać z tych dobrych praktyk, które, które mi się takie większe podmioty dzielą. Fajnym przykładem na pewno była Karta Przemysłu Mody z 2018 roku, która pod egidą onz została nawiązana zresztą nawet na kopie w Katowicach. To jest szczyt klimatyczny. I w wyniku prac tych podmiotów, które zostały sygnatariuszami karty, powstało, powstało świetne opracowanie, jak być właśnie sustainable w obszarze tekstylnym, w obszarze odzieżowym, w obszarze... Oni to nazywają fashion, więc w obszarze po prostu potocznie określanej przez nas mody. I to jest świetny przykład kooperacji na poziomie międzynarodowym. My na poziomie lokalnym też mamy taki, tego typu kooperacje różnych podmiotów mikro, średnich, dużych przedsiębiorstw, osób, które zajmują się edukacją, osób, które doradzają strategicznie biznesowo, osób, które doradzają właśnie regulacyjnie. W jaki sposób przygotować się do y, regulacji, co one oznaczają, co one oznaczają dla dużego przedsiębiorcy, a co one oznaczają dla mniejszego, kiedy są te takie wrażliwe daty, które ciebie rzeczywiście będą dotyczyć i co to też oznacza dla twojego biznesu. Czy ty powinnaś zdobyć jakieś nowe kompetencje, czy może lepiej będzie i szybciej skorzystać z zewnętrznego doradcy, który już jest osadzony i się przygotowuje do tych, do tych zmian, do tych regulacji i pod koniec zeszłego roku, podczas też Prekopu w Katowicach, podzieliliśmy się z raportem, który przygotowaliśmy. To jest taka mapa drogowa po regulacjach, które są zapowiadane przez komisję, ale też właśnie podzielenie się tymi dobrymi praktykami przez tych, którzy już mają większe doświadczenie. A tak jednostkowo, no bo no tak jak mówisz, ta, ta branża ma bardzo dużo różnych zawodów, począwszy od projektanta, przez logistyka, nie wiem, przez dostawcę, przez sprzeda sprzedaż. To nie wiem, będąc takim projektantem na przykład, albo chcąc być, albo będąc teraz, co, na co ja muszę zwrócić uwagę? Czy to projektowanie będzie inne w tej zrównoważonej modzie niż jest w tej chwili? No, o ile teraz myślisz przede wszystkim o tym, żeby wpadło to w oko klientowi i spełniało jakieś oczekiwania zmieniających się trendów, to teraz będziesz musiała dołożyć jeszcze jedną cegiełkę związaną z ekoprojektowaniem, czyli z tym, żeby ubranie już na etapie projektowania myślisz o. Końcu jego życia, czyli o tym momencie, kiedy ono zostaje odpadem. Żeby nie było na składowisku, żeby jednak dało coś się z nim zrobić, żeby ono się nadawało bądź do ponownego użycia, bądź do naprawy, bądź właśnie do recyklingu. Więc będziesz musiała myśleć o tym całym cyklu e, życia produktu. I co? I to jest kwestia właśnie materiału, z którego to jest zrobione, czy jednak designu bardziej? To jest kwestia tego, co ze sobą łączysz. Czyli musisz mieć też świadomość poziomu rozwoju technologii, które pozwolą ci na taki chociażby recycling. Czyli pewnych włókien ze sobą nie będziesz mogła połączyć, pewnych dodatków. Też jednym z takich bardzo dobrych instrumentów, który będzie miał odwzorować tą myśl projektanta i to, co zostało zawarte w danym y, produkcie, y, będą paszporty produktu, paszporty produktu, które będą dla nas, jako dla konsumentów, ale też będą właśnie dla tego ostatecznego y, ogniwa łańcucha wartości, czyli recyklera, on będzie mógł sprawdzić. To będzie tak naprawdę taka informacja od projektanta, dla osoby, która będzie poddawała recyklingowi ubranie. Więc wracając do, do samych zawodów, obszarów, kompetencji, to myślę, że tutaj bardzo wzrośnie taka odpowiedzialność projektowa, bo Eco design będzie jedną z głównych, jest jednym z głównych celów i takich bardzo mocno uwypuklanych przez Komisję Europejską. Myślę, że ten ostat, ostatnie ogniwo, również ktoś, kto będzie zajmował się zamykaniem tego obiegu, to będzie też niezwykle interesująca, interesujący obszar, w którym można będzie... I zgłębić się w różnego rodzaju badaniach, innowacjach, zupełnie jakichś takich transformacyjnych pomysłach. Więc myślę, że to też jest obszar, który dopiero nam się rysuje jako taka ciekawa profesja. Ktoś, kto w, ktoś, kto w, w ramach firmy będzie też liczył ślad węglowy, czyli tak jak teraz mamy księgowość, to my będziemy mieć. Księgowość węglową, będziesz mogła policzyć, ale po co to w ogóle liczyć? Po to, żeby też to redukować. Więc będziesz musiała mieć taki zmysł, musisz mieć, chcąc się zajmować tą tematyką, zmysł strategiczny, żeby spojrzeć zarówno na sam początek, jak i koniec łańcucha wartości, żeby rzeczywiście po drodze coś pozmieniać. Poszukać kogoś, kto na przykład jako dostawca też jest takim dostawcą innowacyjnym i redukuje ślad węglowy, więc to jest wiele, wiele różnych etapów takiego myślenia strategicznego w zakresie środowiska. Mówię tylko o środowisku, a przecież mamy jeszcze cały obszar ten społeczny, ten związany z pracownikiem, z konsumentem, więc nawet nie potrafię sobie wyobrazić, że jedna osoba będzie potrafiła zaadresować wszystkie te problemy. Dzisiaj też jak mówimy o tym, że ktoś zajmuje się zrównoważonym rozwoju w ramach jednego przedsiębiorstwa jednej spółki, to mówimy, że jest to dosyć, Niszowe, że, że dopiero się rozwija. Natomiast to rozwija się w tak dużym tempie i elementy związane ze środowiskiem, związane ze sposobem zarządzania, związane właśnie z literą S, czyli z tym społeczeństwem, na tyle nam pączkują, że myślę, że każdy znajdzie swój obszar, w którym będzie się tutaj specjalizował. Rozumiem, że taki analityk węglowy, nazwijmy go w taki sposób, to jeszcze jest zawód, który nie istnieje, prawda? I prawdopodobnie za chwilę będzie na niego duże zapotrzebowanie. A jeszcze chciałam wrócić do tych, które istnieją, ale muszą ulec. Y Pewnemu, pewnej zmianie, pewnej metamorfozie po to, żeby właśnie rozumieć jakby ten, te, te nowe regulacje i te potrzeby. No bo powiedzieliśmy o tym projektancie no i potem co? Mamy jakby cały ten pewnie proces produkcji, prawda? Który też będzie wymagał kompletnie nowych kompetencji i rozumienia świata. Tam są takie przestrzenie czy można się dokształcić w tym kierunku, czy jednak potrzebny jest właśnie taki ekspert zewnętrzny, który przyjdzie i powie, jak to ma być? Myślę, że to i tutaj nie ma ani dobrych, ani złych odpowiedzi, yy, i to jest. Yy... Trochę też metoda prób i błędów danego przedsiębiorstwa i momentu, w którym wchodzi w ten pociąg zrównoważonego rozwoju i kiedy, kiedy nim odjeżdża, bo są firmy, które już jakiś czas temu weszły w ten temat i razem z tym tematem dojrzewają, dorastają, popełniają oczywiście błędy, bo my wszyscy dopiero gdzieś tam się krystalizujemy, uczymy. Chodzi też chociażby o samą nomenklaturę. Zobacz, kiedyś używaliśmy określenia CSR, dzisiaj mówimy o określeniu ESG, zrównoważony rozwój, dzisiaj pewnie chętniej określamy odpowiedzialnością społeczną, odpowiedzialnością środowiskową, transparentnością Czymś, co jest już dla nas trochę bardziej określone, co nam trochę więcej też e, mówi. I mimo, że e, zasada zrównoważonego rozwoju jest e, zasadą konstytucyjną, to gdzieś cały czas jeszcze my oszlifowujemy e, i e, nadajemy jej taki kształt, który ostatecznie w biznesie powinien wybrzmieć jako tym biznesie, który generuje zysk, no bo po to został założony, a jednocześnie no jesteśmy bardzo odpowiedzialni za przyszłe pokolenia i, i, i zadajemy sobie pytanie, czy, czy jesteśmy dobrym przodkiem, czy, czy niekoniecznie. No pewnie w tej chwili znamy odpowiedź na to pytanie. No dobra, ale jak ja jestem cały czas, wracając do, tej, do tego momentu, no nie wiem, jestem odpowiedzialny za logistykę w firmie odzieżowej. To, co ja mogę zrobić już teraz, żeby za te 8 lat rzeczywiście ta moja firma funkcjonowała według regulacji i była odpowiedzialna. Jeżeli chodzi o logistykę, czy w ogóle o całe, cały. Całe... Cały system produkcji, logistyki, sprzedaży i tego, co się dzieje po zaprojektowaniu. No bo tam też, prawda, ten ślad mglowy, jakby ilość, wpływ negatywny na środowisko też jest ogromny, mhm. prawda? W tym momencie. Wiesz to. to... Trzeba siąść przede wszystkim do strategii biznesowej. No i teraz pytanie, kto do tej strategii biznesowej powinien siąść? Czy to jest specjalista, który zostanie zaangażowany przez daną spółkę? To jest na pewno osoba, która będzie musiała bardzo mocno współpracować z zarządem, bo to ostatecznie zarząd ponosi odpowiedzialność jako, jako profesjonalista, jako, jako przedsiębiorca za sposób prowadzenia swojej działalności. Więc ta osoba musi z jednej strony być takim moderatorem dyskusji i zaangażować się zarząd z całą pewnością, też zaszczepić ten nowy sposób myślenia. W każdej jednostce, w każdym dziale nie wyobrażam sobie, że jest tylko jedna osoba, która zajmuje się zrównoważonym rozwojem w spółce, a cała reszta robi taką psychologię, bo to wtedy zupełnie nie zadziała. I opracowanie takiej strategii, bez względu na to, czy będzie to osoba, która jest wewnątrz, pewnie fajniej, no bo to jest ktoś, kto się utożsamia z biznesem, to jest ktoś, kto ci rysuje nową strategię, nowe. Pomysły, innowacje, pewnie jak wiesz, ma w sobie kreatywność i jakąś misję, to potrafi ci zmapować, co dokładnie powinno się czy to krótko, czy długoterminowo zadziać, żeby ten biznes się zmieniał i, i, i był coraz bardziej odpowiedzialny. Ale myślę też, że. Każdy z działów też powinien robić, przygotowywać różnego rodzaju analizy i rozliczać, to tak jak masz strategię i na koniec raportowanie zrównoważonego rozwoju. Musisz rozliczyć się z tych postawionych sobie celów, czy to wychodzi, czy coś, są jeszcze jakieś obszary, które musimy... Poprawić. Więc myślę, że oprócz tego, że jest jakaś osoba, która jest specjalistką, menadżerką, menadżerem, dyrektorem, wszyscy muszą być zaangażowani w tę te, te te tematykę. Co też pokazuje dużą odpowiedzialność takiej osoby, bo musisz z jednej strony przedstawić w bardzo klarowny sposób. Dlaczego ta transformacja biznesu jest potrzebna? Musisz przekonać zarząd, że jest to jeden z elementów niezbędny w strategii biznesowej, no i później być konsekwentną w realizacji tego. A co według Ciebie w takiej strategii powinno się znaleźć? Cały łańcuch wartości. Co musisz spojrzeć na to, dla kogo produkujesz, w jaki sposób produkujesz. Gdzie, gdzie odbywa się ta produkcja, w jaki, co, co robisz chociażby z odpadem produkcyjnym, musisz spojrzeć i zrobić sobie taką analizę swoich podwykonawców, posłuchać, co ten podwykonawca też jaką ma swoją strategię, bo być może żadną i czas tutaj na zmianę i ulepszenie. Posłuchać też interesariuszy, którzy są, wiesz, interesariuszem całego, całego tego procesu i ta społeczność, która jest bliska miejscu, gdzie prowadzisz swoją działalność. Czy to będzie produkcja w Azji, czy to będzie sprzedaż tutaj gdzieś w Europie. Myślę, że posłuchanie wielu głosów i um, zrobienie sobie takiego, takiej właśnie chyba naj, 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 najlepiej obrazuje to mapa i takiej mapy drogowej, w którym kierunku w związku z tym um, możesz iść, bo już masz pewne pomysły um, na, na, to na to innowacyjne jednak podejście do biznesu. Um, to jest, ten taki, to jest ten taki punkt startowy. Tak jak powiedziałaś, to, no, to jest taka branża, która zrzesza bardzo dużo tych małych przedsiębiorstw, gdzie, jak wiemy, no, nie ma specjalistycznych, nie wiem, działów, które e, właśnie zajmują się tym. To, no to jak to przeobrazić? W sensie, jakby jak skąd zdobyć tą wiedzę? Czy to jest tak, że, nie wiem, właściciel na przykład takiej marki powinien pójść na taki kurs, żeby się e, dokształcić w tym, co on może zrobić, no bo my wiemy, co Powinno być. Natomiast jakie są cele? Natomiast, jakby dojść do tych celi, wcale nie jest proste, no bo to, tak jak mówisz, sama czasami jest niestety ze stratą dla biznesu albo z takimi trudnymi biznesowo wyborami. Więc gdzie zdobyć tą wiedzę, po to, żeby rzeczywiście się przygotować na tą transformację? To też ma dwie, dwie strony medalu, jak jesteś małym przedsiębiorcą, bo z jednej strony nie wpadasz w ten, ten taki globalny łańcuch dostaw, skracasz go, więc już przez sam fakt skrócenia jesteś od, bardziej odpowiedzialny środowiskowo i, i masz mniejszy ślad środowiskowy. Więc chociażby z samego faktu produkcji tu na miejscu, sprzedaży tu na miejscu, zupełnie inaczej już ślad będzie wyglądał środowiskowy. Natomiast jeżeli chodzi o pozyskiwanie wiedzy, to w ostatnim czasie jest taka masa konferencji, taka masa dzielenia się wiedzą w i w różnego rodzaju podcastach i masz różnego rodzaju strony organizacji, nawet organizacji międzynarodowych, które wypuszczają bardzo dobre opracowania, które. Tak naprawdę inspirują Cię y, mocno do tego, co możesz zrobić, zarówno jako mały, jak i średni przedsiębiorca. Y, ja też bardzo lubię zaglądać... W inne biznesy, to znaczy w inne sektory gospodarcze. Jakie tam są rozwiązania? Na przykład w sektorze kosmetycznym wiesz sposób produkcji właśnie tych produktów kosmetycznych, zamykanie obiegu wody, czyli że korzystasz z tej wody, którą już korzystałaś raz, oczyszczasz ją i znowu ją przepuszczasz w procesie produkcyjnym co to oznacza, że my mamy już wiesz, pewne rozwiązania i technologie, tylko my potrzebujemy ze sobą rozmawiać. To, co też bardzo mocno wybrzmiewa z komunikatów e, komisji, to, żeby tworzyć huby i takie huby do wymiany informacji, bo e, tu jest prawdziwa wartość. Wiesz, nie, nie, nie chodzi o zdradzanie tajemnicy przedsiębiorstwa, tego nikt nie chce i nie musi robić, ale e, pewne rozwiązania i tak będą takimi rozwiązaniami rynkowymi, które już wiemy, że nadchodzą, więc czemu nie opracować jakiegoś pomysłu, rozwiązania systemowego, żeby, żeby to wdrożyć właśnie na, na takim etapie porozumienia różnych, różnych podmiotów. Wydaje mi się, że ta współpraca, która może brzmieć, wiesz, tak... Trochę życzeniowo, jest właśnie tym rozwiązaniem, które, które z całą pewnością, akurat w przypadku zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego biznesu, jest, jest kluczem. Tym bardziej właśnie ze względu na chociażby projektowaną legislację, ta wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorcami przedsiębiorcami. Na pewno w niczym im nie zaszkodzi, jeżeli chodzi o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a jedynie może umocnić wiedzę. Mm -hmm. A takie twoje ulubione konkretne strony albo źródła właśnie inspiracji, jeżeli chodzi o te nowe technologie, innowacyjność w zakresie zrównoważonej. Mody. Jest strona takiej, takiego podmiotu Climate Kids, który działa przy Komisji Europejskiej. On się zajmuje innowacjami. Między innymi wziął sobie na tapetę sektor modowy jako jeden z tych kreatywnych sektorów obok architektury, obok właśnie projektowania. To... Moda w tej chwili jest jednym z takich elementów, jednym z takich sektorów, któremu climate Kids bardzo mocno się e, przygląda. E, też bardzo lubię stronę European Fashion Alliance. Tam też jest taka wymiana informacji i, i, i przykłady e, dobre praktyki. E, Analiza regulacji i co one mogą oznaczać dla e, przedsiębiorców. Jak one mogą kreować właśnie chociażby nowe zawody, e, i w których obszarach powinnaś spojrzeć bardziej krytycznie na swoje przedsiębiorstwo i, i, i się doszkolić. E, bardzo też lubię stronę. E, właśnie karty przemysłu modowego, która regularnie dzieli się różnego rodzaju różnego, różnymi opracowaniami, które przygotowuje. Śledzę też różne konferencje, które, które, które mają miejsce i chociażby ostatni Europejski Kongres Gospodarczy, wiesz jak nawet przysłuchasz się debatom nie tylko sfokusowanym na modzie, ale to są też debaty właśnie dotyczące obiegu zamkniętego, gdzie przedstawiciele różnych sektorów dzielą się swoje, so, ze sobą wiedzą, gdzie nagle okazuje się, że osoby, które zajmują się plastikiem mają bardzo wiele do powiedzenia w sektorze modowym. Gdzie możemy wymienić informacje na temat podejścia do konsumenta, czyli eliminowania greenwashingu, czyli takiej zielonej ściemy, którą mieliśmy do tej pory. A przy okazji, skoro jesteśmy przy tym temacie, no to też osoba, która zajmuje się komunikacją, czyli taką rzetelną komunikacją, transparentną, miarodajną, to też jest jeden z zawodów, który nam wyrasta z tych, z tych nowych regulacji. A który moment, tak sobie myślę cały czas, że gdybym chciała zmienić świat w obrębie tej branży mody, no to który moment w tej całej właśnie produkcji, tak jak mówisz, czyli w tworzeniu, w designie, potem w produkcji, potem w sprzedaży, w komunikacji, który moment jest taki najbardziej neuralgiczny tak naprawdę, albo wymaga największego wsparcia, jeżeli chodzi o ten, tą, tą eksperckość zrównoważoną? I ja nie wiem, czy jest taki jeden moment. Oczywiście, w, w, wiesz, są takie głosy, że jest to moment projektowania właśnie, że 80% sukcesu leży w projektowaniu, ale tak sobie myślę, że gdyby tylko skupić się na y, projektowaniu, to... Wciąż nie zmieniamy całego systemu, gdyby zabrakło nam e, tych innowatorów, którzy opracowują różne metody teraz zamykania e, obiegów. Um, myślę, że nie, nie pokażę Ci jednego momentu. Tak samo dotyczy to też i właśnie komunikacji, wdrażania, czy cały compliance, czyli sprawdzanie, czy jesteś zgodny z e, regulacjami. Każdy z tych elementów jest bardzo istotny do systemowej zmiany. A który jest taki najbardziej yy, no, negatywny, ma, ma, ma najbardziej negatywny wpływ na środowisko? Który moment z tej całego procesu tworzenia? Mody? Generowanie odpadów z całą pewnością, co yy, powoduje nadprodukcję. To też yy, jeden z postulatów yy, legislatora, żeby ograniczyć. Nad produkcję, czyli wiesz, trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby y, jednak zysk y, był, a ta produkcja była mniejsza. No to też y, musisz mieć nowe koncepcje y, biznesowe. O i tutaj też mi się od razu y, przychodzi do głowy. Y, kto powinien wymyślać taki, taki biznes developer, taki in, innowator e, biznesu. Możesz być zarówno takim innowatorem biznesu i wiesz, kreować e, nowe koncepcje w ramach e, biznesu, więc możesz mieć takiego specjalista, możesz mieć podmiot, który zajmuje się tym zewnętrznie. Więc e, kolejny, kolejny dość nienamacalny jeszcze e, obszar, co taka osoba powinna robić i, i e, wiesz, czy. Jest na tyle szeroki ten obszar, żeby wejść i specjalizować się i rozwijać tę tematykę. Mhm. A kto jeszcze oprócz tego analityka węglowego, o którym już wspominaliśmy, jakby gdzie będą takie obszary, gdzie pojawią się zupełnie takie nowe zawody i nowe zapotrzebowania, które jeszcze nie istnieją? Analityk węglowy to, to, to nie jest coś takiego, co. Nie istnieje zupełnie, bo już masz i startupy, które powstają i osoby, które opracowują raporty, też zaczynają się tym zajmować właśnie w kontekście redukcji emisji. Natomiast tak jak wspomniałam, na pewno ktoś to będzie zajmował się komunikacją, sposobem tworzenia komunikacji, e, znajdywania odpowiednich certyfikatów, bo tych certyfikatów też mamy set e, w Unii i wiesz, zanim się zorientujesz, za którym e, coś rzeczywiście miarodajnego stoi, a które są tylko jakąś e, wydmuszką to też musisz poświęcić całkiem konkretną pracę, żeby, żeby, żeby wybrać któryś konkretny certyfikat, na pewno prace badawczo rozwojowe. Myślę, że osoby, które specjalizują się w obszarze chemicznym to też będzie, wiesz, takie krosowanie kompetencji właśnie z, z tego obszaru, ktoś, kto zajmuje się przetwarzaniem plastiku. Także myślę, że w tych obszarach badań i innowacji... Tam nam wyrośnie całkiem duża rzesza takich specjalistów, którzy mogą właśnie przyczynić się do wytworzenia nowych, innowacyjnych tekstyliów. Osoby, które będą zajmowały się w ramach Twojego biznesu komunikacją, taką rzetelną, transparentną komunikacją. Osoby, które będą dbały o pewien dobrostan pracowników zatrudnionych i w ramach swojego przedsiębiorstwa i będą weryfikować w ramach podwykonawców. Także tych takich nowych obszarów jest naprawdę cały ogrom, bo musisz dużo większą wagę przywiązać w tej chwili do etyki, do etyki biznesu. Na no co z edukacją? No bo rozumiem, że tak naprawdę trochę jest tak, że te wszystkie zawody, czy obszary, czy ta eksperckość, która, która na rynku za chwilę powinna się pojawić, no wymaga edukacji. Czy to jest tak, że ja chcąc pracować w modzie, powinna pójść na konkretne studia. No bo z jednej strony mówimy o inspiracjach, jak już mamy biznes i inspirujemy się różnymi informacjami, które możemy ewentualnie wdrożyć albo z nich skorzystać w jakiś sposób. No ale z drugiej strony jakby bycie ekspertem jednak wymaga pewnego rodzaju, nie wiem, certyfikacji, edukacji. Mhm. To jeżeli chciałabym się w tym specjalizować, w zrównoważonej w modzie, to jaka powinna być moja ścieżka edukacyjna? No Do... Też do tego sektora wchodzą osoby, które gdzieś tam czują w sobie po prostu ducha kreatywnego, ducha kreatywności i wchodzą bez edukacji i, i, i też sobie radzą, więc nie podam jednego, jednej prostej recepty dla osoby, która chciałaby się specjalizować w tym macie. Natomiast jeżeli chcesz zgłębiać swoją wiedzę, znowu chcesz pozyskać... Um, od, przejść przez drzwi, które już są otwarte, nie wyważać ich samemu, to myślę, że różnego rodzaju studia i kursy są takim rozwiązaniem. Możesz studia wybrać, czy to na poziomie tutaj lokalnym, polskim, czy skorzystać ze studiów bardziej um, już takich ośrodków, które osadziły się w temacie, które mają większe doświadczenie i już od wielu lat działają w obszarze mody i to zrównoważonej mody. Także z całą pewnością, żeby nie wyważać otwartych już drzwi, skorzystałabym ze studiów. Sama zresztą było to dla mnie powodem założenia kierunku prawo i zarządzanie w sektorze mody, który razem z Ulą Wiszowatą otworzyłyśmy na Bazarskim. Z czego to wynikało? Z braku na rynku, z luki rynkowej. Ja chciałam zgłębić swoją wiedzę. Miałam w obszarze prawa, miałam w obszarze biznesu, natomiast kompletnie nie miałam w obszarze chociażby marketingu, tego w jaki sposób rozwijasz produkt, jakie możesz mieć tam. Pomysły, które ulepszą ci cały ten proces, w jaki sposób nawiązać też taką siatkę kontaktów, która jest niezbędna przy, wiesz, w każdym biznesie. I Takiego miejsca nie miałam, takie miejsce stworzyliśmy i też nie wyobrażam sobie, żeby jedna osoba miała podzielić się swoją wiedzą, dopiero w momencie, kiedy masz specjalistów w swojej dziedzinie, którzy podzielą się i mają jeszcze w sobie tę chęć podzielenia się swoim know-howem, podzielenia się swoim doświadczeniem. No to wszystko biorąc to do Twojego plecaka, takiego doświadczenia i wiesz, lecisz z takim bagażem, myślę, że to jest świetny start dla każdego, kto chce bądź rozpocząć prowadzenie, bądź polepszyć jakieś swoje obszary, które, które już ma zgłębione. A są jakieś takie wyspecjalizowane studia, które Ty... Sustainability in Fashion, które ty byś polecała naszym słuchaczom? Są w Londynie takie, takie studia. Są też kursy w, we Florencji. Um, Natomiast tak naprawdę, to ja chyba bym przede wszystkim poleciła właśnie te organizacje i grupy międzynarodowe, które koncentrują się na zrównoważonej modzie, bo też wielość opracowań, które, które one przygotowują, ja tam znajduję największą wartość i to dzielenie się samego biznesu swoim doświadczeniem. Dla mnie to tam jest właśnie ta największa wartość, której możesz znaleźć odpowiedź dla siebie, jak pewne procesy właśnie u siebie usprawnić. No dobrze, jak jestem młodym, wykształconym fasjonistą, niezależnie od tego, czy jest to marketing, czy jest to, czy jest to projektowanie, czy komunikacja, akurat w tym obszarze, i chcę zdobyć doświadczenie po to, żeby sobie ten eksperckość w sobie ukonstytuować, to nie wiem, czy są takie marki na przykład w Polsce, które ty uważasz, że warto odbyć w ich staże, zgłosić się do pracy, albo też za granicą, które rzeczywiście dadzą ci to doświadczenie i potwierdzą tą twoją specjalizację w tej dziedzinie. W każdej marce zdobędziesz doświadczenie, w każdej, bez względu na to, czy ta Oczywiście, że lepiej, z dużo większą korzyścią dla ciebie będzie w takiej marce, która jest już zaawansowana w różnego rodzaju rozwiązaniach takich w zakresie sustainability, ale w tych markach, które dopiero wchodzą w tę tematykę, nawet jeżeli tam będziesz pracować, będziesz, nauczysz się czego nie robić, jakich błędów nie popełniać, więc bez względu na to, w, wiesz, do, do kogo pójdziesz, tak jak mówię, lepiej u tych, którzy już są dalej w tym procesie. Natomiast bez względu na to, gdzie warto się uczyć, u większego, u tego, który już jest od pewnego czasu na rynku, bo chociażby właśnie na zasadzie tego negatywu, wiesz, jakich błędów nie popełniać u siebie. A myślisz, że ten 2030 jest realny? <grym> Myślę, że biorąc pod uwagę sposób komunikacji przez unijnego legislatora i taką determinację, skupienie się na sektorze tekstylnym już od jakiegoś czasu, wskazywanie w różnego rodzaju strategiach, takich strategiach ogólnogospodarczych, właśnie wyciągnięcie jego przedszereg, tego sektora tekstylnego, jako tego, który musi się w pierwszej kolejności zmienić, myślę, że tak. Dziękuję Agnieszko i tego się trzymajmy w takim razie. Rzeczywiście przygotujmy się na tą zmianę, bo ta zmiana jest tak naprawdę dobra i tak jak powiedziałaś, wymaga, nie wymaga odkrywania Ameryki od początku. Wystarczy małej zmiany, otworzenia głowy, świadomości i do uczenia i do inspirowania się w różnych źródłach, które, które po prostu pomagają nam zrozumieć tą modę. W tym odpowiedzialnym wydaniu. I współpracy. I też zawsze kładę nacisk na tą współpracę, bo bez niej myślę, nie ruszymy. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.